Siemanko, witam wszystkich. Jak dorobić taki rancik, by to ładnie przegiąć pod kątem prostym. Jak widać, blacha w tej chwili jest płaska, żeby zrobić no, taki ala kątowniczek, coś takiego. I żeby to wyszło, jak widać, blacha jest po łuku. Żeby też to było bez nacięć, bez spawania. Więc jak to zrobić? Do żłobiarki dorobiłem sobie kamienie. Rolka płaska. Talerzyk taki. I teraz co dalej? Blaszka wchodzi tu. Pierwszy przejazd bez żadnego podnoszenia. Tylko po kreseczce, co jest zaznaczone. Żeby minimalnie zrobiło zarys. Czy widać, delikatnie się podniosło. Teraz leciutko dociągam. Jadę kolejny raz. Tylko że teraz już nie trzymam blachy na płasko. Tylko zaczynam ją delikatnie. Teraz tą blachę będę delikatnie, tak jakby podnosił pod górę. Najlepszy to będzie, jak będzie przy tej żłobiarce napęd mechaniczny, bo wtedy bez żadnego problemu, dwie ręce wolne, można sobie elegancko to obsługiwać. W tej chwili jedną ręką trzeba trzymać blachę. Jedną ręką kręcić korbą. Napęd mechaniczny już jest w drodze. Także za niedługo zostanie to przerobione, ale na razie muszę sobie radzić tak jak jest. Jak widać, coś się zaczyna dziać z tą blachą. Powolutku się wygina. Jedziemy kolejny raz. Kolejne przejście, coraz bardziej blaszka wygięta, idziemy następne. Jest wygięte i teraz powstał problem falbany. I co teraz trzeba zrobić? No trzeba by to ponacinać. Ale ja tego nie będę nacinał. Użyję do tego spęczarki. I jak widać, tych nierówności już tutaj nie ma.
Tu jeszcze końcówka została, ale już się ładnie wyrównał. I teraz jeszcze raz na żłobiarkę. I teraz zupełnie do kąta prostego. Jedziemy i dociskamy. I jeszcze delikatnie ta blacha. Taki banan. Czyli jeszcze wychodzi na to, że trzeba ten rancik tutaj pościągać, pospęczać, żeby się to wyprostowało. Jak widać, mamy zrobiony łuk z rantem, bez nacinania, bez spawania. I tak samo to w drugą stronę, jeżeli teraz miał być łuk w tą stronę, tak na przykład nad kole od auta, też tak samo, albo spęczamy, albo rozpęczamy, bez żadnego spawania. Dzięki, pozdrawiam.